Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie, na którym będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 21 marca 2013 roku połączonych wniosków grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 1 punkt 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym nadania brzmienia artykułowi 20 punktowi 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązującego od 28 marca 2012 roku w zakresie upoważnienia ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia wydanego na po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa z artykułem 176 ust. 2, artykułem 180 ust. 5 w związku z artykułem 92 ust. 1 w związku z artykułem 10 ust. 1 i w związku z artykułem 15 ust. 2 Konstytucji oraz wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności podpunkt A artykułu 20 punkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 13 ustawy z 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z artykułem 176 ust. 2 w związku z artykułem 10 ust. 1, artykułem 31 ust. 3, artykułem 45 ust. 1, artykułem 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a także z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku. Punkt B. Artykułu 3, paragraf 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych z artykułem 92 ust. 1 oraz artykułem 176 ust. 2 w związku z artykułem 10 ust. 1, artykułem 31 ust. 3, artykułem 45 ust. 1, artykułem 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a także z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Orzeka. Część pierwsza, punkt pierwszy. Artykuł 20 punkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z artykułem 176 ust. 2 w związku z artykułem 10 ust. 1, artykułem 45 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 i artykułem 180 ust. 5 oraz z artykułem 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt drugi. Artykuł 3, paragraf 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych podpunkt A jest niezgodny z artykułem 92 ust. 1 Konstytucji podpunkt B jest zgodny z artykułem 176 ust. 2 w związku z artykułem 10 ust. 1, artykułem 45 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 i artykułem 180 ust. 5 Konstytucji. Część druga, artykuł 3, paragraf 3 ustawy wymienionej w części
pierwszej w punkcie drugim traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej Wróbel oraz Marek Zubik. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku Trybunału Konstytucyjnego przedstawi sędzia, sprawozdawca Marek Kotlinowski. Panie sędzio, dziękuję bardzo, panie proszę. Przewodniczący. Zadaniem Trybunału w tej sprawie było rozstrzygnięcie dwóch problemów konstytucyjnych. Pierwszy dotyczył tego, czy ministrowie sprawiedliwości i obrony narodowej mogą w drodze rozporządzeń tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości. Drugi problem dotyczył tego, czy upoważnienia do wydania takich rozporządzeń zostały przez ustawodawcę właściwie skonstruowane. Przedmiotem kontroli były dwa przepisy. Pierwszy, czyli artykuł 20 punkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, upoważnia ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów powszechnych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości. Drugi przepis, artykuł 3, paragraf 3 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych, zawiera analogiczne upoważnienie dla ministra obrony narodowej w odniesieniu do sądów wojskowych. Oba przepisy funkcjonują w porządku prawnym od wielu lat, a konkretnie artykuł 20 punkt 1 od 2001 roku, zaś artykuł 3, paragraf 3 od 1997 roku. Analogiczne rozwiązania występowały jednak również we wcześniejszych ustawach o ustroju sądów powszechnych i wojskowych, a na myśli okres po transformacji ustrojowej. Kwestionowany obecnie artykuł 20 punkt 1 został poprawiony w 2011 roku przez dodanie wytycznych co do treści rozporządzenia wydawanego na jego podstawie przez ministra sprawiedliwości. Oba przepisy zostały poddane kontroli z punktu widzenia następujących wzorców konstytucyjnych. Artykułu 176 ustęp 2 w związku z artykułem 10 ustęp 1, artykułem 45 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 i artykułem 180 ustęp 5 oraz z artykułem 92 ustęp 1. Postępowanie co do innych przepisów uczynionych wzorcami kontroli zostało umorzone z różnych powodów, które szczegółowo zostaną przedstawione w pisemnej wersji uzasadnienia. W tym momencie jedynie ogólnie można powiedzieć, że artykuł 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nie mógł zostać powołany we wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. Organ ten wzorcem kontroli może uczynić tylko przepis Konstytucji. Co do artykułu 15 ustęp 2 oraz artykułu 180 ustęp 1 i 2 Konstytucji wnioskodawcy nie dopełnili wymogu uzasadnienia zarzutu niekonstytucyjności. Orzekając w tej sprawie, Trybunał był związany granicami obu wniosków, w tym wskazanym przez wnioskodawców przedmiotem i wzorcami kontroli oraz przytoczoną argumentacją. Duże znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miały również wcześniejsze orzeczenia Trybunału wyznaczające granice ingerencji władzy wykonawczej w sferę organizacji władzy sądowniczej. Chodzi zwłaszcza o wyroki P1/03, P20/04, K45/07. Szczegółowa analiza linii orzeczniczej Trybunału będzie przedstawiona w wersji pisemnej uzasadnienia. Trybunał nie działa w próżni, musi szanować swoje wcześniejsze orzeczenia, które są bazą rozstrzygania każdej sprawy podobnej w istocie, jeśli chodzi o problem konstytucyjny, do wcześniejszych rozstrzygnień. Podstawowym wzorcem kontroli w tej sprawie był artykuł 176 ustęp 2 Konstytucji. Powierza on ustawodawcy określenie między innymi ustroju sądów oraz ich właściwości. Trybunał przyjmuje,
że na poziomie ustawy muszą być określone podstawowe elementy ustroju i właściwości. Nie wyklucza to jednak odesłania przez ustawodawcę spraw szczegółowych do regulacji w drodze rozporządzenia. Trybunał przyjął, że tworzenie i znoszenie sądów nie jest równoznaczne z określeniem lub zmianą ich ustroju. Elementami definiującymi ustrój sądów są ich struktura, organizacja wewnętrzna, relacje instancyjne i w zakresie nadzoru judykacyjnego zachodzące między różnymi kategoriami sądów. Tak rozumiany ustrój został określony w ustawach Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Prawo o ustroju sądów wojskowych. Obie ustawy powierzyły odpowiednim ministrom kompetencje do tworzenia i znoszenia konkretnych sądów. Nie oznacza to, że ministrowie mają pełną swobodę w tym zakresie. Są związani kategoriami sądów, które funkcjonują w ramach sądownictwa powszechnego i wojskowego oraz relacjami, które między nimi zachodzą. Ministrowie mają jednak swobodę w zakresie ustalenia liczby sądów w ramach poszczególnych kategorii. Tworzenie i znoszenie poszczególnych sądów nie stanowi zmiany ustawowo określonego ustroju sądów. Skoro dokonywanie tych czynności nie wymaga ustawy, to czynności te mogą być wykonywane przez ministrów w drodze rozporządzenia. Artykuł 176 ust. 2 Konstytucji do regulacji ustawowej odsyła nie tylko kwestie ustroju sądów, ale również ich właściwości. To również było kwestionowane w treści obu wniosków. Zarzucano, że upoważniają one ministrów do uregulowania w rozporządzeniu właściwości miejscowej sądów. Analizując, czym jest właściwość sądu w rozumieniu artykułu 176 ust. 2 Konstytucji, Trybunał doszedł do wniosku, że chodzi o właściwość określonych rodzajów i kategorii sądów, a nie właściwość konkretnych, wskazanych jednostkowo, sądów. Wymóg ustawowego określenia tak rozumianej właściwości sądów został zrealizowany w prawie polskim. Stosowne regulacje znalazły się w Kodeksie Postępowania Cywilnego i Kodeksie Postępowania Karnego. Ministrowie w żaden sposób nie zmienili ustawowych zasad określania właściwości miejscowej sądów powszechnych i wojskowych. Dla obywatela duże znaczenie ma możliwość przewidzenia, jaki sąd będzie rozpatrywał jego sprawę. Nie jest jednak konieczne, by to ustawodawca wskazał ten sąd z nazwy wyznaczonej jego siedzibą i obszarem właściwości. Wystarczy, by ustawodawca zagwarantował, że każdy sąd w obrębie danej kategorii będzie realizował prawo do sądu w sposób opisany w artykule 45 ust. 1 Konstytucji. To jest sprawiedliwie, jawnie, bez nieuzasadnionej zwłoki, niezależnie, bezstronnie i niezawiśle. Z tego powodu Trybunał stwierdził, że określanie siedzib poszczególnych sądów oraz obszaru ich właściwości nie jest sprawą zastrzeżoną do wyłącznej regulacji ustawowej. Warunkiem rozpoznania spraw bez zbędnej zwłoki jest stworzenie sądowi od strony administracyjnej odpowiednich warunków do orzekania oraz szybkie reagowanie w sytuacji, gdy warunki te ulegają zmianie. Co więcej, ustalanie siedzib poszczególnych sądów i obszarów ich właściwości w ustawie negatywnie wpływałoby na realizację prawa do sądu. Ustawodawca nie ma bowiem możliwości tak szybkiej reakcji na zachodzące zmiany, jakie ma organ władzy wykonawczej. Powierzenie ministrom możliwości ustalania siedzib i obszarów właściwości sądów stosownie do potrzeb zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa w sposób uwzględniający zakres obciążenia wpływem spraw oraz ekonomię postępowania sądowego gwarantuje realizację prawa obywatela do rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Konstytucyjność obu badanych przepisów była kwestionowana również z punktu widzenia zasady podziału władzy, o której mowa w artykule 10 ust. 1 Konstytucji. Wnioskodawcy podnosili, że upoważnienie ministra do tworzenia i znoszenia sądów oraz określania ich siedzib i obszarów właściwości jest przejawem władztwa organizacyjnego
nad działalnością sądów, które w świetle artykułu 176 ust. 2 Konstytucji winno być wykonywane jedynie w formie ustawy. W konsekwencji, zdaniem wnioskodawców, można mówić o ingerencji władzy wykonawczej w sferę zastrzeżoną dla władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Tego zarzutu Trybunał jednak nie podzielił. Zasada podziału i równowagi władz była analizowana w sprawie K45/07 dotyczącej nadzoru ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. Trybunał stwierdził wówczas, że odrębność i niezależność władzy sądowniczej od innych władz dotyczy wyłącznie jej istoty, którą jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Stąd należy uznać, że kwestionowane przepisy nie naruszają zasady podziału władzy, o której mowa w artykule 10 ust. 1 Konstytucji. Kolejnym wzorcem powołanym przez wnioskodawców był artykuł 180 ust. 5 Konstytucji, zgodnie z którym w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenieść do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia. Wnioskodawcy argumentowali, że tworzenie i znoszenie sądów stanowi podstawę do przenoszenia sędziów do innego sądu lub w stan spoczynku, a tym samym osłabia ich niezawisłość. Tych zarzutów Trybunał również nie podzielił. Na treść artykułu 180 Konstytucji należy bowiem patrzeć w szerszej perspektywie. Z jednej strony jest to przepis, który urzeczywistnia zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Z drugiej strony jest koniecznym warunkiem realizacji przysługującego jednostce prawa do sądu. Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy gwarantuje jedynie niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, co wyraźnie zostało podkreślone w treści artykułu 45 ust. 1 Konstytucji. Ochrona niezawisłości sędziów przez zapewnienie im nieusuwalności i nieprzenoszalności nie jest celem samym w sobie, lecz jest środkiem umożliwiającym realizację konstytucyjnie gwarantowanego prawa do sądu. Ustrojodawca wprost dopuszcza przeniesienie sędziego do innego sądu w sytuacji zmiany granic okręgów sądowych, a wymóg ustawowej podstawy dotyczy wyłącznie przeniesienia związanego ze zmianą ustroju sądów. Samoistnym wzorcem kontroli w tej sprawie był artykuł 92 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z nim rozporządzenie jest wydawane przez organ wskazany w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Jeśli chodzi o artykuł 20 punkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, to zarzucano, że wytyczne zawarte w tym przepisie nie spełniają wymagań wynikających z artykułu 92 ust. 1 Konstytucji. Z kolei niekonstytucyjność artykułu 3, paragraf 3 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych upatrywano w tym, że przepis ten w ogóle nie zawierał wytycznych. W odniesieniu do tak sformułowanych zarzutów kontrola Trybunału ogranicza się jedynie do dwóch kwestii. Po pierwsze, Trybunał bada, czy w ustawie w ogóle zawarto jakieś wytyczne, bowiem całkowity ich brak przesądza o niekonstytucyjności upoważnienia. Po drugie, Trybunał ustala, czy sposób zredagowania wytycznych, o ile zostały zamieszczone, pozostają w zgodzie z ogólnymi zasadami wyłączności ustawy. Chodzi o to, by pewne kwestie były uregulowane w całości na poziomie ustawowym. W tej sprawie nie było wątpliwości, że artykuł 20 punkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zawiera wytyczne co do treści rozporządzenia. Kwestionowano jedynie ich zbyt ogólny, zdaniem wnioskodawców, w cudzysłowie blankietowy, charakter. Analiza treści tego przepisu prowadzi do wniosku, że głównymi wytycznymi, które wskazuje, jest potrzeba zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa oraz ekonomia postępowania sądowego. Pierwsza wytyczna została dodatkowo uszczegółowiona przez wskazanie, że racjonalna organizacja sądownictwa wymaga dostosowania liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem spraw. Ponadto ustawodawca określił cel,
który minister sprawiedliwości powinien mieć na uwadze, wydając rozporządzenie. Jest nim zagwarantowanie realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. Tak określone wytyczne co do treści rozporządzenia są wystarczająco szczegółowe, by spełniać wymagania stawiane im przez artykuł 92 ustęp 1 Konstytucji. Zupełnie inaczej Trybunał ocenił kwestię konstytucyjności upoważnienia do wydania rozporządzenia zawartego w drugim badanym przepisie, to jest artykule, przepraszam, trzecim, paragraf trzeci ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych. Przepis ten nie zawiera jakichkolwiek wytycznych co do treści rozporządzenia. Podnosił to nie tylko wnioskodawca, ale i przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego. Fakt ten potwierdza porównanie obu kwestionowanych w sprawie przepisów. Upoważniają one właściwego ministra do wydania rozporządzenia w analogicznej materii. Jednak tylko artykuł 20 punkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zawiera wytyczne co do treści tego rozporządzenia. Artykuł 3, paragraf 3 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych nie daje żadnych wskazówek co do tego, czym powinien kierować się minister obrony narodowej, tworząc i znosząc sądy wojskowe oraz ustalając ich siedziby i obszary właściwości. Nie ma więc wątpliwości, że w przepisie tym nie ma wytycznych. Nie było również możliwe ich zrekonstruowanie z innych przepisów ustawowych. Z tego powodu artykuł 3, paragraf 3 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych został uznany za niezgodny z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Na rozprawie w dniu 21 marca padły ważne argumenty zarówno za, jak i przeciw konstytucyjności zaskarżonych przepisów. Niektóre z nich należy przypomnieć. Zacznę może od cytatu z materiałów Ministerstwa Sprawiedliwości. To był komunikat prasowy, który został przez jednego z sędziów, konkretnie przez pana prezesa Andrzeja Rzepińskiego, wskazany jako ważne źródło również informacji o stanie wymiaru sprawiedliwości. Zacytuję jedno zdanie z tego dokumentu. Polska jest na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o wydatki na sądownictwo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, a także na drugim pod względem liczby sędziów. Niestety, pod względem czasu trwania spraw znajdujemy się na miejscu przedostatnim. Trybunał Konstytucyjny jest wprawdzie sądem prawa, ale musi brać pod uwagę otoczenie społeczno-gospodarcze przepisów i temu, jak funkcjonują na dzień dzisiejszy przepisy prawa ustroju sądów powszechnych. Są również takie determinanty jak możliwości budżetu, aby usprawnić wymiar sprawiedliwości. Te możliwości na dzień dzisiejszy są bardzo mocno ograniczone. Pan minister Kulikowski wskazywał, że jeśli chodzi o obciążenie liczbą spraw, jest to tak jak 1 do 10. Są sądy, które są przeciążone. Są sądy, których funkcjonowanie wynika z heroicznej pracy sędziów i w tym miejscu chciałem im wszystkim podziękować i zapewnić, że Trybunał nie jest przeciwko władzy sądowniczej. Trybunał musi oceniać wzajemne relacje tychże władz i próbować odczytać konstytucję z najlepszą starannością. Jeśli chodzi o ten element funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jest to pewien proces. Optymalizowanie instytucji państwowych jest procesem ciągłym, a należy przypomnieć również, czym kieruje się preambuła do Konstytucji. Wskazuje ona, że działaniu instytucji publicznych należy zapewnić rzetelność i sprawność. I nad tą zasadą rzetelności i sprawności w ustroju czuwa minister sprawiedliwości. Takie są jego obowiązki. Zacytuję jeszcze jedno zdanie, być może ono nie jest tak wiernie przedstawione. To jest fragment wypowiedzi pani sędzi Małgorzaty Niezgódka-Medek z rozprawy w dniu 21 marca. Dokąd przepis był wykorzystywany do drobnych korekt, nie uświadomiano sobie zagrożenia konstytucyjnego. Jest on ze sobą, jaki on ze sobą niesie. Trybunał nie może podzielić tego rozumowania i nie może przyjmować kryteriów ilościowych, że minister ma kompetencje do reorganizacji sądów, jeżeli to jest jeden czy dwa przypadki,
a do poważnej, dużej reorganizacji ten przepis już będzie odczytywany jako niekonstytucyjny. Takiego narzędzia Trybunał stosować nie może. Pragnę zwrócić uwagę na koniec, że relacja między władzą sądowniczą, władzą wykonawczą i władzą ustawodawczą, o tym Trybunał mówił, ona musi przebiegać na gruncie zasady współdziałania. I to współdziałanie jest gwarantem, że wszelkie działania będą podejmowane właśnie w taki sposób, który będzie budował zaufanie do państwa i stanowionego przezeń prawa. I myślę, że to jest ważny element również, który wypłynął w czasie rozprawy w dniu 21 marca. To zaufanie musimy budować codziennie. Wszyscy. Sędziowie, urzędnicy państwowi, no i również politycy. Wypowiedzi również budują bądź nie zaufanie do państwa. Szczegółowe rozwinięcie motywacji Trybunału będzie przedstawione w jego pisemnej wersji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję, panie sędzio.